Siemanko, witam wszystkich. Mam dzisiaj dla Was bardzo ważną informację, a mianowicie moja drużyna, czyli Wisła All In Games Kraków, otrzymała zaproszenie do IM Katowice 2021. Z racji tego, że zajęliśmy drugie miejsce w ESL Mistrzostwach Polski, a Illuminat, czyli zwycięzca tego turnieju, nie wystawił drużyny, nie wystawił składu, bo nie miał w sumie jak, ale do szczegółów jeszcze przejdziemy. Ja mogę tylko powiedzieć teraz, że spełni się jedno z moich e-sportowych marzeń. W związku z tą całą sytuacją działo się wczoraj dużo dziwnych rzeczy. Ja osobiście od tego się troszeczkę odciąłem. Byłem sobie na masażu, zrelaksować się po ciężkim tygodniu grania w gry. No i poczytałem sobie na Twitterze, co się dzieje. Były lekkie dramki, więc trzeba wszystko tutaj powoli wyjaśnić. Oczywiście prosiłbym o zostawienie subskrypcji na moim kanale. Jak wiecie, staram się ostatnio rozwijać YouTube'ka, także będę bardzo wdzięczny. I dziękuję. Więc zacznijmy od początku. Jak wiecie, zajęliśmy drugie miejsce w ESL Mistrzostwach Polski. Była wielka szufla na polskiej scenie na przełomie grudnia-stycznia. No i gdzieś tam w głowie może po cichu liczyłem, że otrzymamy zaproszenie z tego względu, że no Illuminar według plotek tam właśnie miało się rozpaść, mieli robić nową drużynę. No ale oczywiście ja osobiście no nie brałem tego gdzieś tam jakoś poważnie. Mówiłem, a może gdzieś tam się coś uda i zagram na IM, co było naszym marzeniem w sumie. W zeszłym sezonie jako Wisła no, graliśmy dobrze i walczyliśmy o to zwycięstwo w Mistrzostwach Polski. Nie wiem, kto pamięta mecz finałowy z Illuminar, był bardzo wyrównany, no, decydowały detale. Niestety nam się nie udało, byliśmy troszeczkę smutni. Ale gdzieś tam właśnie dzięki tej szufli liczyliśmy, że może coś się udać. Po pewnym czasie, gdy drużyny się już formowały, od nas też odszedł Mynio, jak wiadomo. Jeszcze w sumie filmiku o tym nie nagrywałem, ale myślę, że przyjdzie na to czas, gdy uzupełnimy skład piątym zawodnikiem. Wtedy na HLTV pojawił się właśnie ten event i widniała tam drużyna o nazwie IMD, w której tam właśnie byli zawodnicy typu K-Killer, Snacks, najpierw był jeszcze chyba nawet Mouse. No więc wtedy już sobie tak powiedziałem tam wraz z kolegami z drużyny, że no już jest chyba tam wszystko dogadane, także kompletnie ja osobiście i moja drużyna się od tego odcięliśmy. Gdzieś tam w głowach sobie mówiliśmy na pewno, że o, szkoda, że tak wyszło, my liczyliśmy, że może dostaniemy to. No ale gdzieś tam się dogadali, jakieś pewnie zasady były, no i kompletnie opuściliśmy ten temat. No i wczoraj od zarządu Wisły dostaliśmy wiadomość, że zagramy w IM Katowice, co nie będę ukrywał. No bardzo, bardzo nas uszczęśliwiło. Dało nam takiego wielkiego kopa motywacyjnego, bo zresztą jest, jak sami wiecie, ostatnie dla nas dni, mimo tych dobrych ostatnich miesięcy w 2020 roku, no były ciężkie, bo odszedł od nas Menio, który był gdzieś tam filarem naszej drużyny, już nie chodzi nawet o to, jak gra dobrze indywidualnie, tylko też o całe ułożenie naszej gry taktycznej, które nam ciężko teraz będzie uzupełnić, ale oczywiście no, zrobimy to, tylko to na to potrzebujemy czasu. Oczywiście testowaliśmy piątego zawodnika, było kilka ksywek, które gdzieś tam się przewijało, zagraliśmy dwa turnieje, które nam nie wyszły kompletnie, no i ludzie zaczęli nas też hejtować, w sumie, że Wisła już jest słaba, bla bla bla, gdzie no, trochę mnie to dziwi, bo jak chyba jako jedyna drużyna w zeszłym roku, przynajmniej w tej drugiej połowie zeszłego roku, gdzieś tam coś osiągaliśmy za granicą. A tutaj po prostu testujemy. Ja jak gdzieś tam pisałem na Twitterze, w ogóle na przykład kryłem pozycje jakieś nowe na tych kwalifikacjach, czy na meczu Strik, który kompletnie gdzieś tam traktowaliśmy również jako zagranie ze stand-inem w ramach testów. No i gdzieś tam wylała się też jakaś fala krytyki na nas. W ogóle nie wiem z jakiego względu, po tej informacji, że Anonymo jednak nie zagra na IM, a my zagramy. No i tak jak mówiłem, dla nas to bardzo zaskoczyło. Ale też uszczęśliwiło, dało nam to już taką mocniejszą chęć działania, że w końcu musimy wziąć piątego zawodnika i tutaj Wam mogę obiecać, że do końca stycznia już będziemy pewni, co chcemy dalej robić i cały luty, aż do IEM-a, gdzie jest tam gdzieś w połowie lutego, czyli ponad 2 tygodnie, będziemy naprawdę ciężko pracować. W sumie już będziemy pracować od jutra albo pojutrze, ale tak, no jedziemy na bootcamp, który ostatni raz mieliśmy, dołączył do nas Pączek, czyli dopiero w sierpniu. A i też ważna dla Was informacja, tak, będą raczej vlogi, nie wiem, czy będą daily, na pewno coś tam ponagrywamy. Postaram się, żeby były daily, jeszcze to nie ode mnie zależy, ale na pewno coś tam będzie relacjonowane, także zapraszam. Więc no na pewno damy z siebie wszystko i myślę, że będziemy w stanie powalczyć i uszczęśliwić wielu z Was. Mam nadzieję oczywiście, no i też utrzeć nosa trochę tym, co nas gdzieś tam krytykują. W sumie nie wiem, dlaczego ludzie nas krytykują, zaraz pokażę Wam fajne komentarze. No i tutaj też nie chcę mówić już, kogo będziemy brać, myślę, że o tym dowiecie się w swoim czasie. Ja jedynie, tak jak mówię, mogę obiecać, że damy z siebie 1000000%, żeby przygotować się jeszcze więcej niż 1000000% do tego turnieju. I tak jak mówię, chcemy naprawdę dać sobie wszystko dla nas wszystkich, jest to jeden z najważniejszych turniejów chyba w naszych życiach, nawet dla mnie może być jednym z ważniejszych, bo oczywiście byłem na wielu turniejach i zagranicznych,
ale jednak IM Katowice to IM Katowice. Każdy Polak chce tam zagrać gdzieś w swoim życiu, w swojej karierze gracza CS-a, bo jednak Katowice to Katowice, wiadomo, mimo ostatnich problemów, wiadomo jakich, że nie ma turniejów lanowych i to nie będzie oczywiście tego samego, ale i tak mimo wszystko jest to coś gdzieś tam w historii, potem jak już pójdę na emeryturę, mogę sobie odhaczyć, że uczestniczyłem w turnieju IM Katowice i spełniło się jedno z moich marzeń. Oczywiście chcemy tam wypaść jak najlepiej. Teraz kilka słów o dramie, w której nie chcę za bardzo ingerować, bo po pierwsze nie dotyczy mnie to, ani też nie chcę za bardzo w to wnikać. Ja tylko przeczytałem sobie kilka rzeczy i chcę tylko wyjaśnić to, że nie było żadnego donosu. Drużyny po prostu się zdziwiły, gdy zobaczyły na HLTV drużynę IMD i napisały, z tego co ja wiem oczywiście, nie wiem też czy to jest prawda do końca, i napisały do ESL-a po prostu jakieś wyjaśnienie, o co chodzi. Ewentualnie zasugerowały, że jeśli nie jest jasne do końca, jak ESL ma to zrobić, żeby zrobili jakiś turniej. Nikt nie mówił, że Wisła też Kraków ma być, to jest też ważne, bo ludzie nas hejtują, że my gdzieś tam jako Wisła narzucaliśmy, że my powinniśmy grać. Tak kompletnie nie było. Po prostu były jakieś tam chęci otrzymania wyjaśnień od ESL-a i w zasadzie tyle, to co ja wiem. Ale ESL sam decydował, że to jednak nasza drużyna zagra i myślę, że jest to jak najbardziej fair, jeśli mam być szczery. Wiadomo, że jestem w drużynie i tak powiem, ale myślę, że każdy, kto patrzy na to racjonalnie, mimo wszystko, to my powinniśmy zagrać jako druga drużyna, która ma gdzieś tam trzon tego zespołu, bo zostało nas czterech w tej chwili, gdzie byliśmy blisko tego zwycięstwa. A Illuminar nie ma, czyli tak naprawdę nie ma drużyny, a przynajmniej z tego co wiem, musi być trzech zawodników w drużynie, żeby ten zespół mógł uczestniczyć w takim turnieju. No i tak samo jak Anonymous, tak samo i AGO, i Pact, i nie wiem czy ktoś tam jeszcze jest, mają po jednym zawodniku, właśnie, którzy grali wcześniej w Illuminar i tak naprawdę każdy w jakiś tam sam sposób mógłby walczyć o to, żeby zagrać tam, tak? Więc tak naprawdę każdy ten zespół miałby takie samo prawo teoretycznie zagrać jak Anonymous. Warto jeszcze na pewno dodać, że to ESL jednak mimo wszystko zwlekał cały czas z ogłoszeniem oficjalnej informacji co do slota, jeśli chodzi o zwycięzców ESL Mistrzostw Polski. Bo mimo, że tam była podana na HLTV drużyna, to ESL milczał, więc oznacza to, że gdzieś tam w głębi tego wszystkiego sami do końca zastanawiali się, jak to rozwiązać. I po prostu ten mail, który poszedł gdzieś tam od polskich zespołów, to był właśnie też po to, aby to wszystko wyjaśnić. Więc no jest to wszystko skomplikowane, ja tylko chciałem tutaj powiedzieć, że nie jest to tak, że jakieś donosy były, czy coś tam złego się działo. Nie do końca, tak mi przynajmniej się wydaje, troszeczkę wszystko za głęboko to poszło, moim zdaniem troszeczkę niepotrzebnie. Ale oczywiście też, tak jak mówię, my jako gracze kompletnie nie wnikamy w to. Ja sobie grałem wczoraj trening i dowiedziałem się o tym kompletnie w niewiedzy, że coś takiego się działo. A ludzie też nas hejtują, że... A zresztą zobaczcie sami. I oczywiście takich komentarzy jest o wiele więcej na różnych grupach, bo to dwa z Twittera, pierwsze gdzieś tam, które znalazłem. A na przykład były grupki na Facebookach, na których było tego milion. Oczywiście ja to kompletnie, wiadomo, śmieję się z tego i ignoruję, bo widzę też, że jest dużo naprawdę fajnych i pozytywnych komentarzy w naszą stronę. No więc nie będę się więcej rozwodził, to miał być taki krótki film, który opisuje całą sytuację i... No i w zasadzie tyle. Tutaj po prostu chciałem poinformować, że jest IM Katowice, my damy sobie wszystko, my robimy swoje teraz. Będziemy ciężko trenować, jak wyjdzie, to wyjdzie. Liczymy, że damy radę, dobrze zaprezentujemy tam Polskę. No i dziękuję też wszystkim kibicom, którzy nas wspierają, którzy wierzą w nas dalej, bo myślę, że każdy normalny gdzieś tam kibic no nie patrzyłby na ten pryzmat ostatnich dwóch tygodni, gdzie mieliśmy jakieś tam problemy kadrowe. Tylko jak się przygotujemy, to będzie można nas oceniać, jak będziemy już normalnie drużyną, bo teraz jeszcze ją nie jesteśmy, jest nas... My nie jesteśmy w komplecie, o tak, wiecie, że sytuacja z mnie nas zaskoczyła. No i nic, chcę wam podziękować też za miłe komentarze cały czas, które gdzieś tam były. Pamiętajcie, myślcie o wszystkim racjonalnie, niech was nerwy nie ponoszą takich niektórych, czy dziwne rzeczy. Kibicujcie Polsce i też będzie dobrze. Ja też tu muszę dodać, że Anonymous to są moi dobrzy koledzy, z którym nawet nieraz widzicie na streamach sobie gramy i my nie mamy do siebie żadnych, nie wiem, problemów, bo to w ogóle nie od nas zależy, co się działo, to... Też trzeba dodać i trzeba też dodać, że to nawet nie ESL Polska, bo też widziałem, że zarzuty do ESL Polska, że coś takiego zrobił. O tej decyzji zdecydował gdzieś tam główny ESL na świecie. Także tak to wygląda. Ja myślę, że oni podeszli do tego w odpowiedni sposób. I myślę, że ten slot mimo wszystko nam się należał.
przez tą całą sytuację, jaka wynikła. Nie wiem, czy wszystko opowiedziałem, co chciałem powiedzieć. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu, a muszę też Was niestety tutaj powiadomić, że być może troszeczkę mniej będę streamował w następnych dniach z racji właśnie tego, że będziemy na pewno więcej tryhardować drużynowo, ale coś tam za jakiś czas na pewno się pojawię. No i nic, do zobaczenia. Dziękuję Ci za oglądanie. Jak możesz, to zostaw suba. Szpero TV. Zapamiętaj.